Witajcie na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj ten świetny i bardzo duży zestaw z serii Stacyjkowo, a jest to Wilson w czasie burzy. Zestaw Wilson i burza jest bardzo duży. Mamy tutaj naszego Wilsona, no i zobaczcie, nasza zwykła czerwona ciuchcia ma po swoich dwóch stronach właśnie tornado, które oznacza burzę. Mamy tutaj także ładunek, który Wilson musi bezpiecznie dostarczyć na sam dół naszego toru. Tor, zobaczcie, jest ogromny, ma aż 60 cm wysokości. Zaczynamy oczywiście na stacji i będziemy jechać w dół, w dół, w dół, aż do końca toru. Ten tor możecie zbudować na 4 różne sposoby. Ja dzisiaj Wam pokażę najwyższy i on mierzy aż 60 cm. W stawie znajdziecie także katalog produktów wraz z takimi minigrami i z postaciami z serialu Stacyjkowo. Możecie tutaj zobaczyć, czego jeszcze brakuje Wam do Waszej kolekcji. Nie przedłużając już, wstawiamy Wilsona na start na stację. No i zobaczcie, mamy tutaj taką wielką czerwoną dźwignię, kiedy za nią pociągniemy. Wilson zjedzie na sam dół przez 4 piętra. Po drodze minął wiatromierz i jak widzicie, naprawdę on szaleje. A także wywróciły się wszystkie znaki ostrzegawcze. Zobaczmy ten przejazd jeszcze raz. Wilson dojechał już na miejsce, kiedy dzwonimy szlaban, wir go pociągnie i zacznie się kręcić. Ten zestaw jest ogromny i daje Wam mnóstwo możliwości do zabawy. Możecie go przebudować na 4 różne sposoby. Może to być bardzo zawiła konstrukcja albo po prostu taka prosta czteropiętrowa, jaką ja zbudowałam dla Was dzisiaj. Po drodze mamy również pułapki oraz koło, które jest w czasie burzy bardzo niebezpieczne. Także na pewno znajdziecie z tą zabawką mnóstwo świetnej zabawy. A jeśli chcielibyście obejrzeć więcej odcinków z serii Stacyjkowo, zasubskrybujcie nasz kanał megadyskont.pl.